dlaczego zastosowałem zawór zintegrowany z trójnikiem i ile zaoszczędziłem. Przyjrzyjmy się trzem wariantom instalacji grzałki w grzejniku, który jest już podłączony do sieci centralnego ogrzewania. Dwie pierwsze opcje polegają na montażu grzałki przez trójnik, natomiast trzecia opcja zakłada montaż przez zawór zintegrowany z trójnikiem. Wariant pierwszy – montaż przez trójnik i przesunięcie przyłącza. Pierwszy wariant montażu grzałki przez trójnik wiąże się z koniecznością przesunięcia jednego z istniejących przyłączy grzejnikowych. Musimy skuć kafelki i tynk, żeby odsłonić rurę, a także wykuć w ścianie przestrzeń niezbędną do przesunięcia przyłącza. Następnie zmieniamy lokalizację przyłącza i naprawiamy uszkodzoną ścianę. Gdy nowe przyłącze jest gotowe, możemy zamontować trójnik, zawór odcinający oraz grzałkę. Wariant drugi. Montaż przez trójnik i dodatkowe kolanko. Drugi wariant montażu grzałki przez trójnik wymaga dodania kolanka po przeciwnej stronie, dzięki któremu oba przyłącza są przesunięte o taką samą odległość względem grzejnika. Przy takim podłączeniu konieczne jest jednak przesunięcie istniejących mocowań grzejnika. Wiercimy nowe otwory i przesuwamy mocowania grzejnika. Po jednej stronie grzejnika montujemy trójnik, natomiast po drugiej stronie dodajemy kolanko. Podłączamy grzejnik i instalujemy grzałkę. Trzeba również zamaskować otwory, które pozostały po dawnych mocowaniach. Wariant trzeci. Montaż przez zawór zintegrowany z trójnikiem. W miejsce zaworu odcinającego zamontujemy zawór zintegrowany z trójnikiem. Zawór zintegrowany z trójnikiem jest głębszy od standardowego zaworu odcinającego o 18 mm. Dlatego przed montażem musimy skrócić przyłącze o 18 mm. Po tej drobnej modyfikacji możemy zamontować zawór zintegrowany z trójnikiem oraz grzałkę. Porównajmy trzy warianty. Jak widzimy, montaż przez trójnik tylko z pozoru jest łatwiejszy i tańszy. W praktyce wiąże się z koniecznością przesuwania przyłączy. W przypadku pierwszej opcji oznacza to rozkuwanie ściany, skomplikowane modyfikacje hydrauliczne oraz prace naprawcze. W przypadku drugiej opcji pojawia się konieczność wiercenia nowych otworów i przesuwania grzejnika, co jednocześnie powoduje niekorzystny efekt wizualny. Montaż przez zawór zintegrowany z trójnikiem wymaga jedynie skrócenia jednego z przyłączy. Wyższa cena zaworu zintegrowanego z trójnikiem chroni nas przed kłopotliwymi i kosztownymi modyfikacjami i jednocześnie pozwala uzyskać najkorzystniejszy efekt wizualny. Zapraszamy na nasz kanał YouTube, na którym można znaleźć film szczegółowo pokazujący instalację grzałki poprzez zawór zintegrowany z trójnikiem, a także wiele innych materiałów instruktażowych.